odległość będzie dzieliła nowa droga S7 od gospody Sajmino. I w trakcie pojawiło się jeszcze więcej pytań, więc ja je wszystkie tutaj wspólnie z zarządem i radą osiedla uwzględnię i w Państwa imieniu przedstawię, ale chciałabym jeszcze od Państwa na tym spotkaniu je usłyszeć. Dotyczyło pytanie, bo pewnie Państwo nie słyszeliście, dotyczyło pytanie koloru ekranów, więc to będzie też odpowiedź na piśmie nam udzielona jako Radzie Osiedla. Proszę Panią. System dzierżony czy widz? To jest ważne. To za chwilę odpowiem, tak? Ale najpierw tak. To jest bardzo ważne. Ja chciałam jeszcze skorzystać, że dzisiaj jest tak wysoki próg w gremium i jestem z ulicy Narożnej i potrzebuję tu sąsiadki, propozycje i ataki ze strony zakładów okrętowych. Bardzo się cieszę, że tam tak dużo ludzi pracuje. Naprawdę się cieszę z tego. Słyszałam, że około 700 osób. Ale posłuchajcie Państwo, przecież cała droga w tej chwili łódzka stoi obstawiona samochodami. Wjeżdża się w jedną uliczkę, ona nie ma tam wjeżdża się w drugą uliczkę. Odnośnie stoczni, nie wiem czy Pani się orientuje, ale chciałam zapytać. Organizujemy drugi parking za stocznią od strony kamieniarza, gdzie będzie wyjazd ulicy Osiedlową na Lubajnę. Właśnie o to chciałam. I to będzie od 6 lutego. Właśnie o to chciałam Pana zapytać. Czy nie byłoby wygodniejsze właśnie, żeby tam z tyłu zrobić ten parking i w ogóle wyjazd na tą ulicę Osiedlową? Od września jest. Przecież pracę można pojechać. Przecież my mamy ligi. Słuchajcie Państwo, godzina 1, 2, 3, tu mamy kurz jak w Egipcie. Przecież my tu wyjść nie możemy. A wiemy i dlatego, bo to jest ten parking, można podjechać, zobaczyć, już jest taki drogi. 700 osób na taką małą uliczkę, jak sobie rajdy zrobi, no ja przepraszam, gdzie ja tu mieszkam? Druga sprawa. Druga sprawa. Przeczytałam w Gazecie Olsztyńskiej, naszej postuckiej, bo jestem bardzo wielką miłośniczką, że tak powiem, czytam wszystkie piątkowe nasze wiadomości, ponieważ nie mamy tu medii na tym osiedlu aż tak wielkich, jak może miasto ma. I przeczytałam, co też mnie trochę zbulwersowało. Ostróda A i Ostróda B. Właśnie. Jak to było? Jak to jest, proszę Państwa? Może to jest nieważne w tej chwili, ale dla mnie to było bardzo ważne. Ja mówię. Ja mówię. Zaraz Panu Burmistrzowi powiem dlaczego. Proszę Pana, dlaczego? Dlatego, że wyczytałam, że mam w torbie, proszę, mogę przeczytać Wam wszystkie ulice, które żeście uwzględnili, że ta ulica 2, 3, 5, 10 coś dostanie, coś będzie zrobione. A u nas ta plebiscytowa, jedyna, najdłuższa, główna ulica, chodnik mi chodzi, ulica, my będziemy chodzić tą ulicą, bo nasz chodnik jest pochylony. Proszę w zimie przejść się tym chodnikiem. Proszę się przejść chodnikiem. Proszę Pana, ja chodzę, bo ja nie zawsze jadę samochodem i ja chodzę tą ulicą. Ta ulica od figurki, znaczy chodnik, od figurki jest pochylony i w zimie proszę sobie na niej przejść. Chodzą z wózkami dzieci, rodzice. Poza tym jest to jeden, jedyny chodnik. Chyba w Ostródzie nie ma gorszego chodnika, jak jest nasz. Jest to jeden, jedyny chodnik. My nawet nie mamy gdzie przejść na drugą stronę, bo my mamy jeden chodnik. Powybijany, powyrywany, koślawy, krzywy, z korzeniami drzew. A zimą przez odśnieżaki, przez pół. Także przy okazji musiałam ją niestety to powiedzieć, proszę Państwa. I liczymy, że przynajmniej ten chodnik zostanie zrobiony. Gdzie jest cała droga?
zachowania tego natężenia ruchu. Bo jest parę miejsc takich, to nie jest 5 czy 10 km od Ostródy, ale 40 czy 50 km, którędy można puścić ruch. Tylko są wstawione zakazy tonażowe. Nawet droga z Miłomłyna do 16, tak, połączenie jest, ale jest tonaż. Później na Olsztyn, samochody jadące z Gdańska na Olsztyn mogłyby jechać przez Pasłek, ale też są wstawione. Tu zmierzam do tego, żeby ten ruch tirów, które będą główną uciążliwością, rozładować. Mogę? No, chcę odpowiedzieć na temat puszczenia tego ruchu dalszymi odcinkami. Proszę pani, to, że są wstawione ograniczenia nośności na poszczególnych drogach, to się nie bierze w niczego. Przeważnie, w 90% jest to słaba nośność obiektów mostowych, które są na tych drogach. I teraz, jeżeli byśmy nawet zdecydowali się, abstrahuję od kosztów, tylko logicznie myśląc, zdecydowali się puścić ruch jakimś tam bypassem 50 km dookoła Ostródy, po drogach, które mają ograniczoną nośność, to okaże się, że musimy przebudować od kilku do kilkunastu obiektów i budowa tych obiektów będzie trwała następne 2 czy 3 lata. A my musimy skończyć tą budowę 15 sierpnia 2017 roku. Na wstawianie tonaży, bo po prostu też są drogi, po których jeździmy tiry i nagle został wstawiony tonaż i nie jeżdżą, więc tutaj taka argumentacja może nie jest. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Odpowiem pani, która mówiła o tym w tej ulicy plebiscytowej. Szanowni państwo, ja zanim coś obiecuję, to się bardzo mocno zastanawiam i tutaj trochę zaryzykuję, bo rozmawiamy z panami z Budimexu, że jeśli no, w jakiś sposób wykażemy się wielką życzliwością wzajemną, to no, nie pożałują, mówiąc kolokwialnie, grosza i po prostu te pieniądze, no, nie chcę zdradzać tajemnic, ale tą plebiscytową, jakby nam się udało wynegocjować to, co trzeba, to będzie zrobiony chodnik trochę szerszy ze ścieżką rowerową, ale to również trzeba się uśmiechać do pana starosty, bo to przecież plebiscytowa, to jest odpowiedziowa. Prowadzę firmę na ulicy Olsztyńskiej 45, a więc blisko skrzyżowania, powiedzmy, z S7. Powiem tak pokrótce tylko, że moja firma ponosi koszty stałe miesięcznie około 500 tysięcy. W związku z tym, a głównymi moimi klientami są rolnicy. Więc droga od Miłomłyna, droga od powiedzmy Olsztyna, droga od Olsztynka będzie odcięta. Jak ci moi klienci mają do mnie dojechać? I jak ma funkcjonować moja firma, skoro ta część zostanie wyłączona tutaj? Więc no ja wiem, że nie będzie wyłączona, ale utrudnienie w ruchu. Niech pan sobie wyobrazi, jak żniwa rolnik ciągnikiem ma przyjechać do mojej firmy ze zbożem, tak? Bądź jak mają samochody, które wywożą czy przywożą towary, mają jeździć sprawnie, tak? Więc tutaj jest też pytanie, czy pan burmistrz zwolni mnie na ten okres podatku? Wobec nich, jeśli moja firma napotka takie uciążliwości, to w takim razie, no z czego mam żyć i jak mam utrzymywać, powiedzmy, no iluś tam pracowników, prawda? Prezes, powiem tak, ja nie mam prawa umarzać, ja nie mogę zwalniać, jedynie umarzać, a umorzenia to pani wie, jak przedstawi pani
wynik finansowy firmy, no to wtedy jest podstawa, ale ja wierzę, że rolnicy dojadą do pani firmy, kondycja firmy będzie dobra i na pewno pani nie wystąpi o umorzenie. Nie, mogą dojechać. Olsztyn, ta Olsztyńca nie będzie wyłączona z Olsztyńca. Tak jak jeździły do tej pory. Tak jak do tej pory. Ja bym poprosiła na panowie mają rozwiązanie takie, że ruch może się odbywać na całym odcinku po istniejącej trasie? Tak mamy. Słucham? Tak mamy. No to ja dążę do tego, że skoro ruch od strony Gdańska będzie przyjeżdżał teoretycznie przez stację Szczela, tutaj odcinki profesjonalnie skręcał w kierunku Lubań i tam do 16, to w tych czasach, gdzie są mapy i nawigacje, to i tak niekontrolowany ruch pójdzie przez miasto. Dokładnie tak będzie. I wczoraj tak żeśmy argumentowali właśnie nasze pomysły na wykanalizowanie ruchu i wyznaczenie, kontrolę tego potoku, który jest trochę tranzytowy. Mówiąc, że mamy takie rozwiązanie, tak mamy. I wczoraj mówiliśmy, dlaczego może inaczej, nie rezygnujemy z tego pierwotnego rozwiązania, gdzie możemy realizować budowę, nie wykraczając ruchem tranzytowym gdziekolwiek na. Tłumaczyliśmy to wczoraj w prosty sposób. Proszę Państwa, my, żeby przeprowadzić ruch przez budowę, mamy zarezerwowane środki na to, żeby wykonać tymczasowe przejazdy, objazdy dookoła podpór obiektów mostowych, zrobić kawałki dróg technologicznych, żeby ten ruch przepuścić, bo takie wymagania będą. My tego, prowadząc ruch po terenie budowy, nie unikniemy. Obywatelsko, podkreślam, obywatelsko, proszę Państwa, to są pieniądze, które idą w powietrze, bo my te roboty tymczasowe musimy wykonać, rozebrać, nic z tego nie ma potem korzyści. Jeżeli mamy alternatywę, że możemy zrobić coś z boku, ułatwiając też sobie życie, bo wtedy możemy obiekty robić całą szerokością, a nie na przykład punktami, inwestujemy w to tak zwane zadośćuczynienie dla państwa przez to, że państwu sprowadzamy na głowę jakieś utrudnienia, ale to państwu zostaje i to nie idzie w powietrze. Takie jest moje podsumowanie. Jeden. Ja mam kilka pytań, ale nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi. Jeżeli dojdzie do skutku, ta koncepcja, która jest tam przedstawiona dzisiaj, to przyznam się tutaj do pytania pani, która ma działalność na ulicy Olsztyńskiej. Czy jest jakiś konkretny plan dojazdu do wszystkich firm, które znajdują się między innymi na ulicy Przemysłowej? To jest jedna z najbardziej, moim zdaniem, przemysłowych części miasta, gdzie dzisiaj ruch jest już utrudniony, bo tam jeżdżą już tiry. I teraz tak, to nie jest tylko dojazd do firmy tej pani w lato, ale dojazd do, no moim zdaniem, firm, które też podobnie jak Ostrudajami zatrudniają dużo osób, bo to są Mazury, Ekobud, Mabeluk i wszystkie firmy, które z tym są związane. Już dzisiaj jest tam problem. Kolejne pytanie. Cieszę się bardzo, że zarówno firma Budimex, pan burmistrz, pan starosta doszli w końcu do wniosku, że nie może iść ruch przez centrum miasta. Ja powiem państwu szczerze, jako radna miejska sporo czasu spędziłam nad dokumentacją przetargową i w samym przetargu jest taki zapis,
i pojawiło się pytanie, czy ruch w momencie budowy S7 może iść przez centrum miasta. Odpowiedź była jasna, że nie może, więc ja nie rozumiem, skąd wzięła się w ogóle koncepcja, żeby szosą Elbląsko-Mickiewicza i Olsztyńska szedł objazd. To nie jest centrum, panie Kuleczko. Centrum, moim zdaniem, to jest centrum niestety też miasta. To akurat pan mówi, jeśli pan starosta w tej części nie jest, to już powiedzmy my wszyscy. Centrum Przemysłowe. Przemysłowe, tak. Ale moje pytanie już do tej koncepcji konkretne. Czy jeżeli ta koncepcja zostanie w tym momencie, jak firma Budimex chce mimo wszystko zabezpieczyć miasto, żeby ten niekontrolowany ruch nie jechał przez miasto? Bo powiem państwu szczerze, dla mnie to, co powiedział też pan Mariusz Kuchowski, bardzo słuszna uwaga i moim zdaniem najlepsze na tym miejscu. To, że my w tym momencie zrobimy tutaj objazd, to utrudnimy tutaj też trochę życie mieszkańcom, ale i tak cały ruch, jeżeli ktoś będzie korzystał w tym momencie z nawigacji, pójdzie miastem. Nikt nie będzie przecież stał na ulicy Szosy Olsztyńskiej czy na Mickiewicza i nie liczył tirów, które będą o 4 rano przejeżdżały przez miasto. Więc mam pytanie kolejne. Jeżeli ta koncepcja... Znaki, tak. Ale jeżeli ta koncepcja upadnie, jaka jest kolejna koncepcja? Bo czas na znaki. Oczywiście, tak jak wszyscy tutaj wspominają, jest to koncepcja. I my to podnosiliśmy od samego początku, że niestety Ostróda jako miasto nie uniknie problemów komunikacyjnych. I my mamy tą pełną świadomość. I dlatego te nasze rozmowy zmierzające na początku, żeby ta Ostróda po tym czasie zyskała ulice nowe, to było jedno z rozwiązań. Ale jeżeli ktoś nie rozumie, że mieszkańców, że ten ruch i tak się będzie przemieszczał przez miasto. Ja mówię o ruchu osobowym, bo dla ciężarówek można oczywiście wstawić zakaz. I my to pewnie zrobimy. Ale nikt nie będzie stał na wjeździe na Elbląskiej i będzie patrzył na rejestrację, skąd pan jedzie i dokąd pan jedzie. Bo tak jak słusznie już powiedział, każdy ma dzisiaj GPS, ucieknie przez miasto i niestety nie uniknie. Drugą sprawą, proszę Państwa, jest fakt, że na drodze S7 równocześnie będą prowadzone prace na 4 odcinkach. I ruch, mamy taką nadzieję, tak szczerze Państwu powiem, że ruch, kto się raz przejedzie z Gdańska do Warszawy i będzie zmuszony na te wszystkie zwolnienia i niedogodności, więcej tam tamtędy nie będzie jechał. Takie mamy, tak powiem, życzenie. I myślę, że ruch się zmniejszy na Śródemce. I to jest... Trzeba trochę głośniej. Tak. I to jest prawda, że trzeba prowadzić kampanię informacyjną w miastach Gdańsku i Warszawie w radiu, że niestety Śródemka będzie zakorkowana nie tylko w mieście Ostróda, bo i od strony Olsztynka w stronę Nidzicy, i od Olsztynka do Ostródy, i od Olsztynka do naszej strony. Tak. Więc mamy nadzieję, że ten ruch będzie dużo mniejszy. No, daj Boże. Ale nikomu nie można zagrozić wjazdu do miasta, bo z jednej strony mówi się, że nie wpuszczajmy, a z drugiej strony, jak do przedsiębiorców ktoś dojedzie. Albo do hoteli, albo do rodziny nawet. No, nie popadajmy trochę w skrajności. Albo nam czas. Więc myślę, trzeba to jasno powiedzieć. Ostródę czeka trudny czas, jeżeli chodzi o komunikację. Jedną z ważnych spraw, którą trzeba wystąpić, i tutaj już jesteśmy po rozmowach z Budimexem, musimy wystąpić do PKP, żeby unowocześnić system otwierania i zamykania tych wszystkich rogatek na terenie miasta. Bo chyba wszyscy doszliśmy do tego wniosku, że Ostróda jest nielicznym miastem, gdzie się czeka na przejazd kilkadziesiąt albo kilkanaście minut, gdzie w innych miastach jest podnoszone, przejeżdżają, opuszczamy. Tak. Proszę Państwa, wiele rzeczy również zaniechano na etapie projektowania. Bo to też chyba wszyscy mamy teraz świadomość. Teraz
bo gdyby ujęto na przykład wiadukt jeden w Ostródzie, to nikt by nas się nie zastanawiał, czy puścić przez miasto, czy nie puścić, bo było to wszystko droższe. Niestety sytuacja, jaką my zastaliśmy, jest taka, a nie inna i musimy sobie z tym poradzić. Czy to takie rozwiązanie, czy takie, my będziemy szukać takich rozwiązań, które będą bezpieczne przede wszystkim dla mieszkańców. Dwa, żeby dały możliwość szybkiego wybudowania tej drogi. A trzeci aspekt to jest taki, żeby coś zostało w tej Ostródzie. Żeby to układało to, co jest. Tak. Te zakłady. No tak, to prawda. Nie jest zakład, który... Proszę, mamy teraz pana tutaj. Tak, to jest to, nie to nie pójdzie przez miasto. Pytanie odnośnie drogi przy ulicy Osiedlowej. Ja jestem mieszkańcem ulicy Osiedlowej, zdaję sobie sprawę, że będzie dużo większy ruch, bo mieszkańcy Zwierzewa, czy Międzylesia, czy tamtej dalszej strony, jak gdyby wschodniej, będą chcieli sobie skracać drogę, a jednocześnie jest to trochę kuriozalna ta droga, bo od tamtej strony jest zrobiona, a pół kilometra jest, co parę tygodni skracz chodzi, poprawia, a za jakiś czas są znowu dziury. No i teraz w związku z tym, że ten ruch będzie jeszcze zwiększony, to się strasznie wszystko kurzy, czy są jakieś plany zrobienia tego odcinka, to znaczy pół kilometra to jest de facto drogi osiedlowej, która jest już utwardzona. A w związku właśnie z tą modernizacją na pewno będzie dużo większy ruch. No część ludzi na Lubajny sobie mogła skrócić tę drogę. I drugie pytanie mam, ale to może nie... Słyszałem też od władz szczebla centralnego, że w ramach modernizacji linii toru Olsztyn można by przebudować, podnieść wiadukt, że można by było te szlabany ominąć. Czy państwo macie, chcecie ten projekt realizować? Bo ja dzisiaj właśnie to, co pan mówił, 16.01, szlaban opuszczony, przejechałem 16.14, 13 minut, jeżeli ja się śpieszę z dziećmi za jakieś zajęcia, to wiadomo, to ma bardzo duże znaczenie. To, co pan mówił, 2 minuty, 3, ale nie 13, żeby był zamknięty ten wiatr. Czy są plany, że miasto popiera to przebudowę tego wiaduktu, żeby pociąg szedł górą i można było przejeżdżać ulicą Dmęcką, zwłaszcza samochody osobowe? Przepraszam, mogę. Panie prezesie, spóźnił się sprawa osiedlowa, jest w projekcie budżetu, ale może jest jeszcze inny wariant szybszy, zanim ruszy obwodnica. I jeśli chodzi o sprawę tej inwestycji kolejowej, tak, ona jest ujęta w naszej strategii jako przy inwestycjach kolejowych na tych listach rezerwowych przy modernizacji linii kolejowej. Ona jest i będziemy to w jakiś sposób przez ten okres 2014-2020 promować. A osiedlowa? Osiedlowa jest w projekcie budżetu na ten rok, na 2 lata. Ale jeśli się tu domówimy, to być może ona zanim ruch ruszy będzie zrobiona te 550 metrów. Ja może panu dopowiem jeszcze, że na czerwcowej sesji została podjęta uchwała o modernizacji tej drogi i już zostało wyasygnowane 500 tysięcy złotych. 600 tysięcy, tak? Natomiast na następny rok kolejna transza. W związku z tym rozłożone jest to na 2 lata, ale to już zostało przyjęte. I ta ulica będzie realizowana w tym roku. A ja mam taką uwagę odnośnie przejazdu Lubajna. Nie ma tam szlabanu. Będą. No właśnie, tu pytanie, bo jest bardzo ta droga niebezpieczna, nawet jak się przejeżdża w tym momencie, a przynajmniej w roku, no to wiadomo. Czyli szlabany będą w Lubajnach, bo miałam też to pytanie zadać. Słucham kolejnych państwa. Kto jeszcze? Jeśli zostanie przygotowany wiatr, jak oni tylko się dają? Proszę pana, jeżeli zostanie wybudowany wiadukt, to wtedy będziemy mieli możliwość przejechania tym wiadukiem górą. Ale później jak to dalej? My nie przerywamy pracy. Proszę państwa, w ogóle stąd się wziął pomysł, bo pewnie by nie było problemu, gdybyśmy budowali 100 metrów, kończyli, budowali następne 100 metrów i kończyli. Ale my wchodzimy na kilkanaście odcinków na raz, budujemy kilkanaście obiektów na raz. Stąd te problemy związane z naszą organizacją pracy.
My możemy sobie z tym poradzić, ale po co pieniądze wydawać, tak jak powiedziałem, w błoto? Ale ja mam takie pytanie. Bo z jednej strony słucham tak, że pan mówi, że mieszkańcy zyskają, miasto zyska. Pan starosta i pan burmistrz mówią, że coś zostanie w mieście, że drogi będą otwierane, tak? Fantastycznie. To ja bym chciał zadać takie pytanie. Jeżeli byśmy zostawili tak, jak panowie zaplanowali na początku, Olsztyńską, tak, po kolei, to ile byśmy, powiedzmy, Budimex by zainwestował potem w drogi miasta? 3 miliony. 3 miliony. Czy pan uważa, panie starosto, że te 3 miliony potem by wystarczyły na remont Olsztyński? Nie, nie. To ja proponuję... Ale Olsztyńska by była przekazana... Nie, nie, nie. Mam takie pytanie. A zakłady przy Olsztyńskiej coś miały? Już nie ma uwagi. Proszę państwa, chciałbym spytać dalej, tak? Bo dla mnie to jest istotny temat. To tak naprawdę możemy to policzyć, tak? Co do złotówki, ile będzie nasz kosztował remont każdej kamienicy, każdego kilometra Olsztyńskiej. Poproponuję wrócić do remontu Olsztyńskiej z lat 90., gdzie odbiory trwały pół roku, ponieważ podłoże jest takie, jakie jest i wszyscy o tym wiemy. I ale kilka lat temu była robiona. Ale ponownie. Ale Olsztyńskie problemy natomiast nie ma problemu Olsztyńskiej. W tej chwili okej, ale chodzi mi o samo założenie, tak? No bo albo będziemy sobie robić, przepraszam, tam jakieś iluzoryczne obietnice, albo będziemy wyobrażać konkretne. Natomiast jedna rzecz mnie nurtuje cały czas i takie podstawowe pytanie, bo nie wiem, może coś mi ominęło, tak, w tej dyskusji na początku, bo czasami głośno się była taka jak była. Rozumiem, że jest niesamowity problem w pójście z pracami w pasie drogi, tak, obecnej. Nie, to nie jest problem. Mówiłem do państwu, wyjaśniałam całą zasadę i nie wiem, czy pan słuchał, czy nie, ale to samo powtarzałam wczoraj, powtarzam to dzisiaj. Możemy robić to w pasie drogowym. Możemy to robić w pasie drogowym, tylko pieniądze wydane na przejazdy tymczasowe, które będą między obiektami, między portami, na drogi technologiczne, będą pieniędzmi wydanymi w powietrze. Bo będziemy musieli to potem rozebrać i tak naprawdę poniesiemy koszty, a nic z tego nie skorzysta tutaj lokalnie. Jeżeli mam alternatywę, że mogę te pieniądze zainwestować w coś, co zostanie, to wolę tą drugą alternatywę. Jeżeli pan nie jest w stanie tego przyswoić, no to... Wie pan, ja myślę, że ja przyswajam więcej, czasami bardzo dziękuję za uwagę, że mało przyswajam. Bardzo sympatycznie. Natomiast chciałbym wysłuchać państwu jedną rzecz. Jeżeli parę lat temu mówiliśmy tutaj o samorządzie, że nie komunikujemy się, że nie mamy informacji, to po prostu jako mieszkańcy chcielibyśmy uzyskać konkretne informacje. Co zyskamy? Tak? Ale moment. Jak to będzie wyglądało faktycznie? Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o mieszkańców? Cały czas podkreślam tutaj wizytowej tego odcinka, gdzie są te domy, tak? Mam nadzieję, panie burmistrzu, że mogę dzisiaj od pana uzyskać informację, że pan jako przedstawiciel mieszkańców, na przykład z Budimexem, przedstawi taką informację do każdego mieszkańca tego odcinka, żeby wiedział, co może robić. Czy mogę uzyskać taką obietnicę? Ja to podam. Co? Proszę pana, z wielką grzecznością i takim sympatycznym uśmiechem do pana powiem, że my już o tym mówimy, że tak. Ubezpieczamy budynki wszystkie, ale proszę pana, naprawdę wszystko żeśmy zweryfikowali, żeśmy, kochany panie, naprawdę mówię szczerze, ubezpieczymy, bo firma się ubezpiecza, naprawdę, uwierzcie, uwierzcie. Ja skończę swoją wypowiedź, zakończę, bo teraz pan z Budimexu będzie się martwił, czy się przyswaja. Drodzy panowie, nie wiem, czy mi przyswajacie, o czym ja mówię. Ja mówię o konkretnej informacji do mieszkańców na określonym odcinku, tak? Bo musicie zrozumieć jedną rzecz, jeżeli osoba starsza dostanie informację na piśmie, że w razie czego to wygląda tak, 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 to jest skok, a jeżeli nie, to są walce. Dziękuję bardzo. Przepraszam pana za swoją uwagę, jednocześnie przyjmuję moją, bo ja mam swoją uwagę. Proszę pana, tak jak mówiliśmy, pan zadał pytanie i pan nie chce odpowiedzieć, tak? No, będziemy w tym samej sytuacji, że za chwilę co byliśmy 15 minut. Powiedziałem, proszę pana, to właśnie jakieś 15-20 minut temu, że będziemy robili wtedy ekspertyzę, zarówno na wierzchni, jak i ocenę sytuacyjną. Każda osoba... Mogę coś powiedzieć? Tak. Ja to wszystko Dziękujemy państwu. Szanowni państwo.